Witam, witam, jeśli się nie pomylę. Atia gavanensis, krewetka z Afryki. No dorasta do 10 cm. To jest mój nowy filtr. Kupiłem jedną. Pojadę dokupić drugą, ale to na spokojnie, bo przygotowuję się do nowego akwarium. Także już to akwarium jest przeznaczone, było wyfiltrowane. Podmianka była, jest przeznaczona jako akwarium do kwarantanny. Już Wam pokażę, co się dzieje. Jeśli będzie odbicie, no to sorry. Woda została podmieniona w 50% i wrzucam tutaj teraz wszystko, co pójdzie do nowego akwarium. Nowe roślinki, zamówiłem 5 sztuk, przyjechało 6 na tył. Miałem Wam je nagrać, jak wrzucam, ale Adaś no dzisiaj jest, słabo się czuje. Także szybciutko tylko wrzuciłem. Żwirki już przyszły, robimy przemeblowanie. Moja żona przenosi zabawki. Adasia no dużo ma pracy, też dzisiaj się nie czuje zbyt fajnie, a pogoda u nas 2 dni leje deszcz. Także siedzimy w domu i próbujemy coś robić. Za chwilę wyskoczymy do sklepu, będziemy malować tło. Ja mam niebieskie i drugim mam czarne i stwierdziłem, że będzie też niebieskie, ale dość ciemniejsze niż to, głębsze niebieskie tło. I to akwarium zostaje przeznaczone w tym momencie na kwarantannę dla roślinek. No rybek tu więcej nie wrzucę, ale mówię, wlecą krewetki. Udało mi się kupić jedną helenkę, gdzieś ją tu dałem, ale nie mogę jej zlokalizować. Byłem w zoologicznym i było ich tam mnóstwo, ale żadna się nie ruszała i na szybie znalazłem jedną. Także poprosiłem, żeby mi ją wrzucili. Także mi dorzucili. I gdzieś jest, no na pewno zostanie dokupiona. Tamta kreweta może zostanie. Nie, no na pewno dokupimy, albo dokupimy innej krewety. No zobaczymy, co się wydarzy. Jakie to duże będzie. Tak jak mówię, ona wleci do 125. Już wszystko mam. Jeszcze tylko tło zrobimy i będziemy przenosić to wszystko. Tylko mówię, tu była podmianka, kwarantanna teraz będzie na roślinki. Próbuję jeszcze jak najmniej światła używać, żeby się pozbyć krasnorostów i wlewam, jakżeż to powiedzieć, wlewam karbon w płynie. Mam nadzieję, że to też pomoże. I czekam. Jeśli się uda, może w tym tygodniu, może w przyszłym tygodniu już będzie akwarium stało. Czy z wodą, czy nie z wodą, nie wiem. Bo te roślinki wszystkie pójdą stąd do tamtego akwarium, a tu pójdzie inna komoda i telewizor w to miejsce, jak dawniej. Tylko był zlikwidowany, bo Adam musiał się nauczyć mówić, rozmawiać, a telewizor mu przeszkadzał, bo telewizor tylko był dla dzieciaka do słuchania i oglądał, gapił się w niego. Staraliśmy się nie oglądać, ale jak go widział, no to chciał bajki, to tamto. Telewizor zniknął, skończył się problem, Adam zaczął mówić, także jest wszystko ok. Mam nadzieję, że telewizor wróci i od czasu do czasu jakiś film będziemy mogli sobie na spokojnie oglądnąć, jak Adam będzie spał. No niestety, takie życie rodzica. Wrzućcie komentarz, powiedzcie, co o tym myślicie i jakbyście mogli, no to takie w tym momencie mam roślinki. No trochę ich jeszcze mało. Jak szybko się rozrastają, czy powinienem, no na pewno jeszcze dorzucę jakieś roślinki, ale jeszcze nie wiem jakie. Chciałbym więcej tych różowych, to już chyba mówiłem. Popatrzcie, tam kreweta buszuje. Gdzie ona jest? Tu jest. Jest, buszuje. Krewetek więcej doleci, ale niebieskich tam następna buszuje. Także wychodzą i szukają jakiegoś jedzonka. Neonki pięknie urosły, pływają. No jest ta woda dość klarowna dzisiaj. Może dlatego, że podmianka niedawno była i troszeczkę przerobiłem dno, poprzesuwałem te kwiatuszki, żeby właśnie powrzucać, mieć miejsce na nowe, które bym chciał, żeby się rozrosły do tego momentu, aż przejdą do drugiego akwarium. No i tutaj odszczepka została włożona z tego kwiatuszka pięknego i mam nadzieję, że się ukorzeni i też będzie filtrować wodę. Tu mamy bojowniczka, też ładnie, też powiem Wam szczerze, oszczędzam ze światłem w nim i działa, mniej glonów na powierzchni przynajmniej się pojawia, jak światło jest na 4-6 godzin maksymalnie,
No to poprawia się kondycja. Dobra, nie zanudzam, 5 minut minęło. Wrzućcie suba, wrzućcie komentarz. Komentarze bardzo fajne. Może dzisiaj uda się wnieść akwarium do pokoju. Nie wiem, zobaczymy. Na razie pojedziemy do sklepu, bo nie pada. Tylko jak wstaną, wstanie Marzena i Adam, no bo nie czują się dzisiaj zbyt dobrze. Ja miałem bramę naprawiać, no ale pogoda kiepska. Mieliśmy nad morze jechać, pogoda kiepska. Także siedzimy. Dzisiaj przychodzą akurat deliverki. Żwirek, roślinki, także jest, zgarniam. Dobra, dzięki za oglądanie, wrzućcie tam jakiegoś suba.